A my idziemy na Lackową. Która jest tam? Która jest tam, tam ją widać. To jest ten Czubaszek. Dochodzimy do granicy. Wzdłuż granicy biegnie czerwony szlak pieszy. No pionowa ściana ogólnie. Ściana płaczu, jak w Jerozolimie. Z 5 metrów w dole. A odległość jaka nas dzieli to z 3 metry. Czekaj, uważaj. O kurde, uważaj. Cześć wam. Jesteśmy pod Tarnowem. Jedziemy do Tarnowa. Do Tarnowa jedziemy dlatego, że wczoraj wieczorem zahaczyła mi się o tuję taką małą. Nie jest to mocne pęknięcie. Zakleiliśmy po prostu, żeby nie popękało bardziej. Ale jedziemy kupić matę szklaną i żywicę. No, żeby to się dalej nie rozeszło. Zahaczymy sobie o Tarnów, potem dalej ruszamy w Bieszczady. Tak. Bateria się kończy. Nic się nie stało. Kawałeczek. Ten, tyle. Normalne przygody. 5,5 metra ma długości z rowerami, ponad 6. Więc nie ma się czym przejmować. I tak nam bardzo dobrze idzie, tak myślę. Ruszamy. Piękna październikowa pogoda. Od dwóch dni jest taka piękna pogoda. Jesteśmy w Tarnowie. Teraz jedziemy do Kastoramy. To jest Tarnowa. Zmieniliśmy województwo na Podkarpacie. Jesteśmy na Podkarpaciu. Znaczy w województwie podkarpackim, nie na Podkarpaciu, nie wiem. Gdzie jest Podkarpacie, musimy się dowiedzieć. Jedziemy w Bieszczady, ale to jeszcze nie dziś, spokojnie, bo to dopiero myślimy, że jutro tam dojedziemy, dzisiaj jeszcze kimniemy się gdzieś po drodze. Tak na spokojnie. Tak na spokojnie, tak w Krośnie. W Krośnie się kimniemy. Na Jasło teraz. Jesteśmy kawałeczek przed Krosnem. Witamy w kolejnym dniu. Są takie ruiny zamku. Jedziemy dalej w kierunku Bieszczad, pomału, pomału. Tylko dzisiaj mamy zadanie, żeby dotankować wody, która nam się już kończy pomału. Mamy 40 litrów mniej więcej, co jeszcze nie jest mało. Ale wolimy mieć, żeby później nie mieć problemu. Ania mi zrobiła wczoraj. Poprawiłam. Żeby się nie chwalić, to już całkiem ładnie wychodzą. Te są poprawione. Tu jest jeden nowy. No. Bartek zadowolony.
Tak, jestem zadowolony, zaraz będzie przepaść. Wczoraj jechaliśmy tędy i jest taka droga. Mocno pod górkę była, a teraz będzie mocno w dół. Przepięknie tutaj. Szybę musimy umyć, bo jest bardzo brudna. Wielki pojazd przed nami. Same wielkie pojazdy. Oj, się kurzy. Strasznie wieje. Dzisiaj jakiś taki wietrzny dzień. I powiem wam, że kurczę, szaleją z tymi cenami paliw. Bo widzieliśmy przed chwilą nawet. Ostatnio tankowaliśmy w eklerku. Na stacji eklerkowej za 4,5-4,40. A widzieliśmy nawet przed chwilą na Lotosie za 6 zł bez 4 groszy diesel. Gdzie diesel najtańszy jest przecież na razie. Benzyna tylko poszła tak w górę i gaz. Znaczy diesel też. Benzyna i gaz poszły mocno w górę. Diesel jeszcze tam jakoś w miarę jest troszkę w dole, ale kurde, no takie ceny są, że to się w głowie nie mieści. No prawie 6 zł za diesla. Makabra, zaraz po 7 będzie. Co się z tymi cenami dzieje tutaj w Polsce, to nie wiem. Jak będzie po 7, to nagramy. Jedziemy na Śródełko, mamy 3,5 km. Takie znaleźliśmy na nawigacji, na mapie googlowskiej. Ciekawe, czy uda nam się zatankować, żeby ludzi nie było za dużo. I ciekawe, jak szybko będzie leciało. Tak. Przed chwilą zrobiłem rundkę, zaniosłem. Ania napełnia, zaraz zrobię kolejną rundkę z czterema, bo tam stoi kamper, zaraz wam pokażę gdzie. A nalewamy ze źródełka, tylko tak, kran jest. To super to źródełko. Tak. Bo nie ma nikogo, nikt nie pije tej wody w dużych ilościach. Bo to jest źródło żelaziste. Tak, smakuje jakby się lizało żelazo. Musieliśmy taki patent zrobić, bo bańki się nie mieszczą. Jeszcze taki patent, jeszcze szybko leci? Tak, stosunkowo szybko leci. No. Są już cztery? Nie. Trzy. Zaraz będą, okej. To zaraz będę znowu szedł. No i napełniamy, napełnimy sobie cały zbiorniczek. Jaka woda w zbiorniku? Zlatuje, bo spuszczamy starą wodę. Bo znowu jest mnóstwo piachu. Kurde, jakby ktoś wrzucił, nie wiem, małe wiadereczko takie. Zobaczmy, piachu. Napełnimy cały zbiornik tą wodą, która nie powinna mieć chyba za bardzo piachu. Zobaczymy, czy znowu będzie. Tak, 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 bo za każdym razem jest piach. I to jest ten problem. No, ale spuszczamy tą wodę i nalejemy tej wody i zobaczymy, czy będzie właśnie, czy nie będzie. I będziemy mieli spokój na jakiś czas. Dobrze, że to nie jest siarkowa woda. Byłoby jajem śmierdziała. A ta zapachu aż tak nie ma w sumie. Nie, nie, nie. Tylko pytanie, czy się w rurach nie będzie osadzać mocno to żelazo. U nas. No, ale... Nie, bo nie będzie przygotowywana nic. Nie powinno była wytrącać. Ale tutaj na przykład... Aha, w tym sensie. Nie wiem. Zobaczymy. Troszkę ciemno. Ale w międzyczasie... Ja jeszcze nosiłem wodę, a Aniulka zrobiła... kalafiora. Pysznego kalafiora będziemy jedli. Tacy już głodni jesteśmy. Dzisiaj rano dokończyliśmy tylko... Trochę nam zostało zupy buraczkowej. I... makaronu. Z sosem pomidorowym. I soczewicą, spaghetti, tak zwanego. Kto lubi kalafior? Każdy. Każdy. Udało nam się zatankować wodę i mamy 23 km do Sanoka. Jedziemy pod Ustrzyki Dolne. Jedziemy drogą przez las. Już jesteśmy w sumie w Bieszczadach. Jesteśmy w Bieszczadach, dotarliśmy w Bieszczady, jest! Tak, super. Mamy to. No i ciasna ta droga. Jak tu jadą samochody z naprzeciwka, to trzeba zatrzymywać się i mijać. W sensie puszczać. Ciasne i nierówne, jak nie wiem. Z tyłu ludzie też się zatrzymuje, gdzieś tam zjeżdżam i puszczam. Teraz właśnie będziemy wyjeżdżać z lasu. Tak, ale była taka wąsiutka w pewnym momencie.
Ale asfalt. No i, no i znaleźliśmy fajny parking. Tak się zapowiada dobrze, więc zobaczymy. Rano będzie fajnie, jak wstaniemy i będzie wszystko widać. Tak, mamy 10 km już tylko na miejsce, więc... Tak, już blisko. Jesteśmy w naszych Bieszczadach upragnionych. Tak. Jesteśmy w Bieszczadach. I na razie jedziemy tak trochę przed siebie w kierunku Soliny. Zobaczymy, co tam się dzieje. Pogoda dopisuje. Dzisiaj staliśmy na parkingu, i gdzie była wycinka drzew, więc trochę było głośno. Ale jedziemy dalej w głąb Bieszczad. Widać zaporę w oddali. Podejdziemy do niej bliżej, spróbujemy zobaczyć, bo jest to najwyższa zapora w Polsce. 80 metrów ma. A samo jezioro Zalew, tak, wysokości. A samo jezioro Zalew to jest największy sztuczny zbiornik w Polsce. Ma bardzo taką nieregularną linię brzegową, która łącznie ma długości 166 km aż. A tam z przodu to chyba sam płynie. Bardzo możliwe, bo zapora powstała po to, jezioro powstało po to, zalew, żeby tereny nie były zalewane przez San. Ale gdy powstawała, zostały zalane 6,5 wioski. Tak, 6 wsi zostało to zalanych, w tym wieś Solina. Znajduje się na samym dnie. Solina. Diesel 5,87. W Bieszczadach to drogo będzie na pewno, bo tutaj wszystko drogie jest. Tak, jest 2 grosze taniej od przeciętnej, najczęstszej, czyli 89 na razie. Najczęściej widujemy. Tak. Nie ma dróg dojazdowych, wszystko trzeba przejechać przez Bieszczady, w sensie przez, przez Polskę, bo nie ma takich dużych dróg, żeby sobie ciężarówki poprzejeżdżały, paliwo poprzewoziły na przykład, albo zakupy. Tak, ale jest pięknie, zobaczcie, jak jest złocisto. Piękna jesień. Ciekawe, czy znajdziemy jakiś... darmowy parking, tak. San. San, przejeżdżamy przez San. Tam jest piękna zapora. Piękny San. Duża rzeka. Ale robi wrażenie ta zapora, naprawdę. Bo... jest ogromna. Tak, tu jakiś parking mamy. Na tej zaporze, nie pamiętam, w 2005 może, pewien artysta wyżłobił karszerem, tak? Tak, tak. Karszerem, myjką ciśnieniową właśnie, mural ogromny ze zwierzętami z Bieszczad, który niestety jest teraz niewidoczny, ale było coś takiego. Może kiedyś to odnowią. A my się wdrapujemy. Droga kręta, 3,5 km. Non stop te znaki są. Non stop. Droga kręta, zjazd w dół, podjazd pod górę. Takie uroki jakiś parking. Wszędzie płatne parkingi. Zapora, tak. Nie ma napisane, czy płatne, czy niepłatne, ale może być. Może by był. Szukamy parkingu. Bo bezpłatnego, wszystko płatne. Niestety. No ale co poradzić? Jak się nie uda znaleźć tu? Na Google Maps to jakąś kamperową mapkę odpalimy, czy coś. Jakiś powinien być. Pamiętamy, jak w Mielniach poznaliśmy faceta, który nam mówił, że jest jakiś parking pod zaporą, darmowy, i można tam stanąć, tylko że on był parę lat temu już tutaj. I też był kamperem. Cofamy się kawałek, bo znaleźliśmy jakiś parking, który nie jest w żaden sposób oznaczony ani skomentowany, więc zobaczymy. Tak, to przy samej zaporze to wszystko, wszystko płatne. Znaleźliśmy jeden malutki, darmowy, ale ponad 5 km w drugą stronę, więc na razie spróbujemy tamten, bo jest tylko niecałe 4 km stąd, więc do zapory będzie około 2. A tutaj mieszkańcy na to mówią solińskie krupówki. Łoscypki. Zobaczymy, przyjdziemy się, żeby zobaczyć. Tak, właśnie chcemy się tutaj udać, dlatego z tego miejsca będziemy mieli jeszcze 3-7 km drogą.
nie jest to jakoś super mega daleko, ale już kawałeczek jest, bo chcemy jeszcze dzisiaj ustrzyki dolne zahaczyć. Pani tutaj na pasach stoi. Pani. No, ale coś postaramy się znaleźć, też jest po sezonie na szczęście, więc aż tak dużo tych ludzi nie ma. Ale tak, jednak, jeżeli parking jest płatny, no to dalej pewnie opłatę pobierają. I po komentarzach, przed chwilą jak czytałam, to powiem wam, że ceny strasznie skaczą. Wiem, że tak jak za wszystko, ale w komentarzach było napisane, że dwa razy więcej albo ponad dwa razy więcej niż na przykład w zeszłym roku te parkingi kosztują. Typu kosztowały po 7 zł, teraz kosztują nawet po 20 za dzień. A tam, tak mi się wydaje, nie jestem pewna czy to, ale chyba, bo tam coś budują. I wyświetliła mi się informacja na stronie Bieszczad, że budowana jest kolejka linowa nad Soliną. O, właśnie tam, gdzie ten żuraw był przed chwilą. Wydaje mi się, że to jest część tej kolejki. Nie, on jest chyba płatny. Nie wiem. A wjedź, zobaczymy. Znaleźliśmy chyba darmowy parking. Pan powiedział, że wydaje mu się, że jest darmowy. Stoi tutaj, więc jeszcze nikt do niego nie przyszedł z opłatą. Całkiem sporo miejsca. Widzicie, że naprawdę w sumie mało ludzi dosyć tu jest. Super, bo jest znacznie bliżej. Dobra, pasujemy się gdzieś tutaj. Tu chyba sobie staniemy na słoneczku. My niestety musimy na słoneczku, aby ładować panele. I grzać kamperka, bo on lubi bardzo ciepłe tak, klimaty. Czy tu podjadę do tyłu? Trochę mokro jest. Jedzie. Super, Francesco. Chyba tak, to w ogóle jest, trochę wygląda teraz jak jakaś pętla autobusowa. Taka. O, dobra. Pięknie. Tak. Jeszcze do tyłu. Buksują. Strawa. O kurde. No, bo ślisko jest, on jest ciężki, kurde, ten samochód. Tak, podjadę. I tam. Okej. Okay. Super, Anko. Teraz jest dopiero super. Idziemy. Tak. Wyłączamy. Facet pojechał. Ciekawe, czy ściemniał. Nie no, nic nie ma napisanego. Nie widać żadnej osoby, także wydaje mi się, że chyba jest darmowy. No, więc stoimy. Super, mamy miejscówę. W sezonie na pewno ciężko byłoby tu stanąć. Ojejku. Byłoby to niemożliwe pewnie o tej godzinie. Musielibyśmy naszym zwyczajem najprędzej w nocy przyjechać. A może ten facet, który nam opowiadał kiedyś o tym parkingu pod może o tamą, to właśnie o to mu chodziło, że stał tutaj kamperem i... No, tak, że może tak. Nocy, tak, żeby był jakiś parking. Może o to, może nie o to. Nie wiem, stoimy, nikt nie przyszedł, więc jest okej. Fajnie, idziemy. Byleby paraganiku nie wrzucili za szybę. I tyle. Tam jest, tama. A idziemy najpierw na te krupówki, co niby tak je nazywają. A to Ania. Rejestracja z każdego województwa. Tak. WND, POS, KT, SK. GDA. GDA. Ania? Burger po Bieszczadzku. Na końcu tych krupówek, jeżeli można to tak nazywać, pochodzi się na Solinę. Czyli tam jest wejście na Solinę, przepraszam, na Tamę. Na Tamę. I idziemy. Zakaz fotografowania i latania dronami. Ale coś tam spróbujemy ponagrywać.
najwyżej przyjdą po nas. Fajnie, nie ma nic wspomniane. Tak, i będą kazali usunąć. Duży ten zbiór. Kochający przygody i gorzałki niesyty. Tu się nikt go nie boi, bo skumplował się z nami. A my jak łyse konie z naszym piesem się znamy. Anioł Bieszczacki namiot ma nad Soliną. Lubi długie wycieczki lasem i połoniną. Strzeże ludzi z plecakiem i miejscowych pilarzy. A niebiańskie mieszkanie wcale mu się nie marzy. Anioł Bieszczacki, co zzieleniał jak buki, nie wygłasza na pomni. Tak, stąd odpływają statki na rejsy po Solinie. Gdzieś troszkę ludzi jest, ale naprawdę już końcówka sezonu, więc fajny moment trafiliśmy. O, jedzie pan, ciekawe czy mi nie upomni się, że nie wolno nagrywać. Nie. Na szczęście. Diabeł Bieszczacki rzeźbi w klocach lipowych. Znaleźliśmy bucika na ziemi. Nie wiem, tu chyba taka zawieszka na lusterko. O, fajna pamiątka z Soliny. A, dostaliśmy 10% zniżki, no. Żarcie w gospodzie. Tylko chcieliśmy, bo w Zakopanem nie kupowaliśmy sobie żadnych serów, ani w ogóle nigdzie nie kupowaliśmy. Chcieliśmy sobie tutaj kupić i jak zawsze zapomnieliśmy portfela. Kolejna maskotka, ale to już nie będę brał, bo to chyba jakieś dziecko wszystko rozrzuca. Anioł Bieszczacki zimą pisze kolędy, w lecie zaś psalmy śpiewa. Bo on przecież jest święty, chociaż nosi umowce i zapali, gdy trzeba. Nikt w Bieszczadach nie wątpi, że przyleciał tu z nieba. Anioł Bieszczacki, co zzieleniał jak buki, nie wygłasza, napomnień nie udziela. Nauki rzadko bywa. Tam stoi jeden Francesco, a tam stoi drugi Francesco. Wyższy troszkę, no. Zawieszenie może być wyżej. Ten jak krzywo stoi. To nic. Dobra, to ruszamy do ustrzyk dolnych. Puta mamy. Nikt go nie boi, bo skumplował się z nami, a my jak... Tutaj znaleźliśmy takie wolne miejsce przy blokach. Pochodziliśmy sobie w sumie cały dzień. No nie cały dzień. No, po Solinie przyjechaliśmy tutaj. Pochodziliśmy sobie parę godzin po ustrzykach. Teraz ruszamy dalej w głąb Bieszczad. Do Ustrzyk Górnych 45 km aż. Więc kawał drogi w dzicz wjeżdżamy. Ta droga, którą jedziemy, to jest mała pętla bieszczadzka. Gdzie jesteśmy? To ty opowiedz. Tak, jesteśmy w miejscówce. Mało teraz będzie widać. Jutro wam pokażemy. W której, jak byłem w Bieszczadach ostatnim razem, to spędziłem tutaj 2 dni, bo padał deszcz i nie było... Musiałem się suszyć. Suszyć ciuchy i pod wiatą się schowałem. Będziemy tutaj zaraz robić sobie ognisko. Bo kurczę, jesteśmy tu. Jesteśmy tu, gdzie byłem 4-5 lat temu. W
tym miejscu. I pamiętałem, na pamięć przyjechaliśmy, w sensie wiedziałem, że gdzieś tutaj po drodze. Tak dokładnie opowiadał, jak to miejsce wygląda. Z pamięci, tak. I jesteśmy. Więc niedługo będziemy robić ognisko. I znowu korzystamy z pogody, która tym razem bardzo sprzyja. Jest bardzo ciepła noc. Udało nam się już rozpalić piękne ognisko, chociaż wszystko było mokre. Mieliśmy parę patyczków suchych i korę brzozy. Trochę nawet węgla, która nam pomogła. Ale tak to wszystko mokre, jak widzicie. Bartek tutaj dzielnie rąbie. Pięknie. Kolejna goła. Super. Super, tak. Bardzo cieplutka noc, fajna. Patrzcie, jakie fajne ognicho. Tak. Takich dużych drągali, bo właśnie mokre, musi temperatura się w środku utrzymywać. Ale fajnie, bo mamy wrażenie, już byliśmy na tamtym poprzednim parkingu i przy ognisku też były takie badelaki położone tuż obok, że chyba przynoszą tutaj, nie wiem, leśniczy, czy kto. Znaczy generalnie tam. Ale wydaje się, jakby ktoś przynosił trochę drewna tutaj przy tych ogniskach. Zauważyłem, że są powycinane takie, po prostu poobcinane takie duże gałęzie, nawet całe drzewka. Mhm. I może ktoś przyciągnął po prostu stamtąd. Nie wiem, ale fajnie, że jest drewno, bo można tylko siekiera połupać i mamy super ognisko. Tylko, albo ja siekierę też trzeba tylko mieć. Bez siekiery to by ani róż tutaj było. Mamy taką malutką, króciutką. Ale dajmy radę. Tutaj już badylaszki takie małe. Jest super. Mamy warzywka, dwie kiełbaski. Będziemy robić sobie, korzystamy z pogody. Jesteśmy z 7 km przed Ustrzykami Dolnymi. Górnymi! Górnymi. Cały czas ani się myli. Nie cały czas. No nie cały czas, ale mi też się myliło. Żwica się bulgocze. Diabeł Bieszczacki siedzi w knajpie za stołem, gada śmieszne kawędy, przypowieści wesołe. Na gitarze pobrzdęka, podmucha we flecik, a swym nosem jak haczyk puszcza bajki dla dzieci. Diabeł Bieszczacki niegolony, niemyty, kochający przygody, gorzałki niesyty, tu się nikt go nie boi, bo skumplował się z nami, a my jak łyse konie z naszym piesem się znamy. Anioł Bieszczacki namiot ma nad Soliną, wycieczki lasem i połoniną, strzeże ludzi z plecakiem i miejscowych pilarzy, a niebiańskie mieszkanie wcale mu się nie marzy. Anioł Bieszczacki, co zzieleniał jak buki, nie wygłasza napomnień, nie udziela